z punktu widzenia planowania kariery naukowej. Wprowadzanie nowych rodzajów prac do punktacji, wycofywanie innych jest, krótko mówiąc, uważane przez środowisko naukowe jako działanie, odbierane jest to jako działanie prawa wstecz. Tutaj jeszcze pokażę Państwu taką tabelę przez Kane opracowaną właśnie, w jakim zakresie te prace były oceniane, to znaczy w naukach ścisłych, inżynierskich, oprócz publikacji monografii, no też taka trochę dziwne sformułowanie, bo publikacje są osobne, a monografie jakby inny rodzaj prac, przecież to też są publikacje. No i patenty, natomiast to wszystko w naukach ścisłych, technicznych generowało jakby 65% punktów, czy wag tych punktów na 100 możliwych. Także proszę zwrócić uwagę, jaka rola była naszej biblioteki, która przekazywała dane. Tak naprawdę to jest gro punktów, które uczelnia mogła uzyskać przy tej ocenie. To były właśnie punkty za publikację. Jaka była nasza rola? Jak już wspomniałam, my mieliśmy komplet informacji o publikacjach, czyli wszystkie dane bibliograficzne. Natomiast naszym zadaniem było przekazanie tego w odpowiedniej formie do jednostek, tak żeby w jak najszybszym czasie można było wczytać do ankiety. Czyli artykuły punktowane osobno z każdej z list, osobno pliki z materiałami konferencyjnymi, oczywiście monografie, rozdziały, redaktorstwa. Jednocześnie my jako ta jednostka, która prowadzi bazę na bieżąco i prowadzi punkty na bieżąco, musimy dostosować te same kryteria, zastosować w naszej bazie. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń i konsultacji z osobami prowadzącymi dane w jednostkach. I muszę powiedzieć, że tu biblioteka odegrała taką rolę integrującą, ponieważ to my zorganizowaliśmy spotkanie na uczelni, gdzie osoby z wydziałów, które wczytywały innego rodzaju dane, dopiero u nas się spotkały i mogły wymienić swoje jakieś tam doświadczenia, czy opowiedzieć o swoich problemach. I jak myśmy wybrnęli z tego równoległego pokazywania punktacji na stronie internetowej? Ponieważ, jak już wspomniałam, listy czasopism ukazały się we wrześniu, a my ciągnęliśmy punktację już dla publikacji z 2012 roku według starych zasad. Były osoby, które przecież były już ocenione na podstawie dotychczasowej punktacji. Dostały za to pieniądze. Dziekani przyglądali się tym publikacjom. Były to prace wysyłane gdzieś tam do grantów. My nie mogliśmy skasować tych danych. W związku z czym zdecydowaliśmy się na równoległe pokazywanie tych danych, czyli według listy za 2010 i według nowych zasad, bo proszę zobaczyć, jakie są różnice w punktacji. To jest kolosalna różnica z 2 punktów na 50. To jest naprawdę salto. To jest skok akrobatyczny. Ale są oczywiście takie publikacje, które no, spadły w tej ocenie. Ale jak powiedziałam, my jako jednostka nie będziemy oceniać tych prac. My informujemy, a kto według jakiej punktacji sobie zechce, czy z jakiej punktacji skorzystać, to już nie nasza rola. Oczywiście ustaliliśmy pewien harmonogram prac. Najważniejszą pracą, w tym no nie, jedną z tych istotnych, było wyszukanie referatu z Web of Science. Czyli to, co było zarejestrowane w naszej bazie, trzeba było znaleźć w Web of Science, bo to przecież nie wszystkie referaty były punktowane. I tą pracę podjęliśmy już w październiku i była kontynuowana do marca. Wprowadziliśmy nowe punkty w pracach właśnie 2011 i 2012 według nowych kryteriów. Oczywiście cały czas przyjmowaliśmy na bieżąco wszystkie prace, gdzie końcówka roku jest dla nas szczególnie, no, szczególnie pracowita, bo wtedy autorzy zwykle zgłaszają się z tymi pracami. Musieliśmy niestety czekać na rozpoznanie tego programu ankiety, które udostępniono, proszę Państwa, dopiero 18 lutego. Jeżeli ustawa wyszła latem, to program do ankiety ukazał się 18 lutego z terminem realizacji do końca marca. Także to oczywiście potem to zostało przesunięty ten termin, ale to było bardzo stresujące ten brak czasu. Przygotowaliśmy pliki z danymi, przekazaliśmy je na wydziały i to tam zostało wczytane na wydziałach.
Jakie mieliśmy wątpliwości? Nie tylko my, cała Polska. Pod naciskiem tych wszystkich pytań, pod nawałem, ministerstwo zdecydowało się gdzieś w okolicy grudnia 2012 uruchomić taką stronę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Tych pytań było bardzo dużo i no, oczywiście był to dla nas jakaś podpowiedź, jak możemy tutaj odnieść się do tych niektórych punktów ustawy. No tu na przykład było wyjaśnienie, że każdy rok, znaczy dziewiąty był według innych zasad oceniany, według innej listy czasopism, dziesiąty tak samo, jedenasty, dwunasty według nowej listy. Co jeszcze budziło nasze wątpliwości? W ustawie, nie wiem czy to Państwo dobrze widzicie, jest to ustawa ta z 13 lipca, gdzie w tabelce jest publikacje w czasopismach naukowych, natomiast kategoria jest publikacje w materiałach z konferencji i tak dalej. No każdy bibliotekarz wie, że materiały z konferencji są publikowane w postaci książek. I teraz tak, co ministerstwo ma na myśli? Czy ma na myśli tu referaty opublikowane może w seriach wydawniczych? No bo jeżeli są w czasopismach punktowanych, to nie należy ich w ogóle interesować się w tym momencie tymi pracami. Czy ministerstwo ma tutaj na myśli rzeczywiście wydawnictwa książkowe? No problem był bardzo duży, ja usiłowałam się pytać no tutaj wielu osób i na uczelni i wyżej. Pewną wskazówką dla nas były właśnie te odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, gdzie gdzieś w okolicy stycznia ukazała się taka informacja, widocznie pod wpływem innych tutaj pytań z Polski, jak należy rozumieć ten materiał konferencyjny, że on musi mieć w polu document type proceedings paper, czyli to było zgodnie z naszymi tutaj oczekiwaniami, tak wygląda ten tak przykładowy referat w bazie Web of Science, on ma rzeczywiście tutaj typ proceedings paper, jest to ewidentnie książka, więc nie czasopismo, nie seria jakaś wydawnicza. Wprowadziliśmy na stronie bazy DONA nowe możliwości wyszukiwania po tym kryterium, czyli można sobie wybrać lata i włączyć taki wskaźnik, żeby wyszukać właśnie tego typu materiały. I tak zaznaczyliśmy, czyli mamy nowy wskaźnik, literka W oznacza, że jest to Web of Science, że publikacja jest Web of Science i zgodnie z zasadami ministerstwa ma ona 10 punktów. I teraz tak, jak wyglądało przygotowanie danych? Dopiero po otrzymaniu programu i zorientowaniu się w strukturze tego programu mogliśmy w ogóle zacząć przygotowanie do przekazania tych danych. I tutaj, jak Państwo widzicie, są to nie tylko dane bibliograficzne, ale to są również informacje o autorach. Ja tutaj może nie widzę, ale Państwo może widzicie. Jest to, jeżeli jest to autor z Politechniki, to jest tak, jeżeli jest to autor spoza, to ma nie, żeby system dobrze policzył pracowników afiliowanych i nieafiliowanych. Jest informacja o języku, z tym, że jest kolejna uwaga, że informacja o konieczności podawania numeru DOI i adresu internetowego pojawiła się w marcu, czyli proszę Państwa, w trakcie realizacji ankiety. No to jest rzecz niedopuszczalna, żeby w trakcie już realizacji, takim krótkim zresztą, dodawać nowe konieczność dodawania nowych danych. My te dane, powtarzam, mamy, ale musieliśmy program znowu zmienić, dostosować. Tutaj macie Państwo przykład listu. Jak myśmy się kontaktowali z tak zwaną górą, czyli z Warszawą? Nie odbierano tam zachętnie tych naszych telefonów i pism, ale to jest jedno z pism, które informowało OPI o tym, że jest błąd w programie. Myśmy nie mogli zaczytać tych danych, ponieważ był ewidentny błąd w programie OPI. Kolejny problem. Jak pojawiła się ankieta jednostki w kategorii właśnie recenzowane materiały z konferencji, struktura wyglądała w ten sposób, była nazwa czasopisma. Więc z kolei dylemat, co ministerstwo rzeczywiście rozumie pod tym materiałem konferencyjnym. No jak można materiał konferencyjny wczytać w taką strukturę, jeżeli nie jest to czasopismo. Po wielu, że tak powiem, staraniach się, usiłowaniach wyjaśnienia tej sprawy, dopiero 21 marca uzyskałam informację już konkretną od tego pana właśnie z ministerstwa z informacją, że to jest no słuszna uwaga i
i że zostanie zmieniona ta struktura danych i już w ankiecie, program ankiety został poprawiony już następnego dnia. Czyli to jest tylko jedna z interwencji, jakie były przeprowadzane w ministerstwie na tutaj naszą prośbę. No i to jest program ankiety, czyli te informacje o tym, jakie rodzaje tych prac, w jaki sposób należy je wczytać, czyli o czasopismach i o monografiach. Jak mówię, w trakcie trwania ankiety dodawane zostawały coraz to nowe jakieś tam kryteria, a to numer DOI, a to adres internetowy, potem numer ISBN monografii, a to objętość monografii. I naprawdę trudno było ostatecznie przekazać te dane na wydziały, ponieważ no tak to się przeciągała sprawa. Ale w efekcie przygotowaliśmy takie zbiory, gotowe do zaczytania. Właśnie tak wygląda w programie ankiety wczytanie tych naszych zbiorów, a więc trzeba było przygotować specjalny program, który by ciągnął dane z naszej bazy do programu ankiety. No ale tu pojawił się kolejny problem, zwłaszcza na liście tych B czasopism, czyli które nie mają impact faktora, że po prostu nie mogły się automatycznie wczytać, ponieważ no, z różnych przyczyn. Listy czasopism, Państwo sami wiecie, że są niedoskonałe. Tu jest pewna próbka błędów, które są na tych listach. Jeżeli wystarczy, że na liście ministerialnej czasopismo jest wersalikami, nie wczyta się. Jeżeli nie ma polskich liter, co jest bardzo często, nie wczyta się automatycznie. Jeżeli my mamy angielską wersję czasopisma prawidłową, a na liście ministerialnej jest dalej, funkcjonuje polska nazwa, nie wczyta się. Jednym słowem jest to w dużej mierze praca ręczna dla tych, którzy wprowadzają pracę. Dlatego trudno bardzo tutaj posługiwać się tymi listami czasopism. Nie można ich importować czy opierać się w naszej bazie na tych listach czasopism. One po prostu zawierają za dużo błędów. I jako podsumowanie, biblioteka przejęła na siebie inicjatywę na uczelni w rozwiązywaniu problemów. Właściwie nie mieliśmy tutaj wsparcia na uczelni w rozwiązywaniu tych problemów związanych z ankietą. Chciałabym tu podkreślić też nową rolę bibliotek wydziałowych, bo tak jak jeszcze nigdy do tej pory zostały one zaangażowane do faktycznego wypełniania ankiety, dostały hasła, dostały jakby zezwolenia i to bibliotekarze byli odpowiedzialni za wczytanie tych danych do ankiety. Nikt inny sobie nie potrafił z tym poradzić na wydziałach. Poza tym trzeba też powiedzieć, że na wydziałach nastąpiła jakby wymiana pokoleń, że te osoby, które wypełniały do tej pory ankiety jednostki, podchodziły na emerytury, przyszły nowe osoby, które zupełnie, znaczy w większości wypadków nie za bardzo się orientowały. Uwaga jest taka, że na pewno późno dostarczony program z OPI, bardzo krótki czas na realizację. Nie wiem, jak sobie poradziły te biblioteki, które nie mają takich baz, prawda, kompletnych, które dopiero muszą uzupełniać informacje bibliograficzne. Na pewno ta duża liczba pytań na stronie ministerstwa świadczy o niezrozumieniu wielu punktów ankiety przez osoby odpowiedzialne za jej wypełnianie. To nie tylko dotyczy naszej części, czyli publikacji, ale również innych punktów ankiety. No, ciągłe zmiany programów i zmiany merytoryczne, błędy informatyczne programu. I jakby była taka rozmyta odpowiedzialność jednostek decyzyjnych. Tak, nie bardzo wiadomo, czy pytać ministerstwo, czy OPI, czy Kane. I trudny był bardzo kontakt z osobami odpowiedzialnymi za program i decyzje merytoryczne. No, w końcu cała Polska dzwoniła, prawda, pytając się do Warszawy o te wszystkie sprawy. Niezbędne było śledzenie wielu stron, wielu adresów. Te informacje precyzujące ustawę i wymagania ministerstwa były zarówno na stronie BIP-u, były w newsletterze, były na stronach ministerstwa w różnych zakładkach, w Polonie, właśnie na najczęściej zadawanych pytaniach i bardzo trudno się było w tym wszystkim zorientować. No i nie było żadnych szkoleń wcześniejszych przeprowadzonych przez ministerstwo, jak należy właśnie interpretować te zapisy ankiety, jak należy to wszystko tutaj wczytywać. Jakie są wnioski?
Pomimo posiadania w bazie DONA kompletnych, pełnych informacji, proces był bardzo trudny ze względu na te sprawy, o których tu mówiłam. Punktacja stworzona na potrzeby oceny parametrycznej została przeniesiona na ocenę indywidualną, co zupełnie zakłóca ten proces oceny indywidualnej pracownika. Częsta zmiana kryteriów punktacyjnych, skali punktów właśnie prowadzi do takiego chaosu w ocenie prac naukowych. Biblioteka właśnie nie jest, jest takim ośrodkiem informującym, nie jesteśmy jednostką oceniającą. I taka uwaga, że nie ma systemu raz, prawda, stworzonego czy przygotowanego i on będzie funkcjonował. Niezbędna jest stała współpraca z informatykami w zakresie rozwoju bazy i na pewno wobec nowych, zmieniających się wymagań te problemy ciągle się pojawiają, tak więc stała współpraca z informatykami jest tutaj niezbędna. To jest, proszę Państwa, tyle moich uwag odnośnie tej naszej akcji Ankieta Jednostki. Natomiast w tej chwili chcielibyśmy przejść do takiego tematu związanego z prezentowaniem naszych rozwiązań w Alefie. Oczywiście nie będą to wszystkie rozwiązania. Takie wyszukiwanie podstawowe możecie Państwo sobie wykonać na stronie internetowej. Natomiast my chcemy tu zaprezentować jakby takie programy wewnętrzne, takie, które umożliwiają generowanie różnych danych statystycznych, naukometrycznych, które nie są ogólnie dostępne. Także zapraszam panią Basią Mąkę o podzielenie się naszymi tutaj rozwiązaniami. Dzień dobry Państwu. Tak jak mówiła pani Ania, w tej części warsztatów chciałabym przedstawić praktyczne aspekty związane z funkcjonowaniem naszej bazy DONA. Pokażę Państwu budowę bazy, sposoby nawigacji w module katalogowania właśnie dorobku naukowego. Pokażę również narzędzia służące do tworzenia rekordów bibliograficznych oraz metody kontroli bazy, a także programy służące do prezentacji wyników wyszukiwania. Przejdźmy do części praktycznej. Loguję się do systemu. Na górze tutaj już jest połączone. Łączy się z bazą DONA, ponieważ baza DONA składa się z dwóch części, z bazy opisów bibliograficznych, w której rejestrowane są wszelkiego typu wydawnictwa samoistne i niesamoistne, zarówno publikowane i niepublikowane, naukowe afiliowane na Politechnice, nieafiliowane, a także popularno-naukowe. Druga część bazy stanowi kartoteka haseł wzorcowych, nazw osobowych i serii, o której więcej powiem w dalszej części. I aby wyszukać konkretny rekord w celu jego edycji bądź weryfikacji, wpisujemy jego numer systemowy. W tym polu już można go edytować. Jeśli chcemy prowadzić bardziej złożone wyszukiwania, korzystamy z ikony lornetki i możemy wyszukiwać w oparciu o 54 pola bazy. Dwa lata temu było to 48 pól. Jest to między innymi pole autora, daty zdokumentowania, ISBN-u, ISSN-u. Możemy szukać po jednostce organizacyjnej, po tytule czasopism. Nie będę ich oczywiście wszystkich wymieniać. Ważne dla nas bardzo są wskaźniki bibliometryczne. Wskaźnik Impact Factor, wskaźnik listy filadelfijskiej, czy właśnie nowo dodany wskaźnik obecności w bazie Web of Science, wskaźnik obecności referatów w bazie Web of Science. Pokażę Państwu przykładowe wyszukiwanie. Chciałabym wyszukać pracę ze wskaźnikiem Impact Factor dla Wydziału Chemii 03, opublikowane w 2012 roku. I dodatkowo możemy zawęzić wyniki wyszukiwania do prac zawierających na przykład określoną liczbę punktów. Są to dwa rekordy, które możemy edytować, naciskając przycisk katalogowanie. Możemy również wyszukiwać rekordy za pomocą opcji przeglądaj. Tutaj można oglądać rekordy za pomocą dostępnych indeksów, na przykład autorskiego, cytaty wydawniczej, tytułu pracy. I opcja ta umożliwia również, co zaraz pokażę, opcja ta umożliwia
szybką korektę danych w wielu rekordach za pomocą przycisku popraw hasło. Bo więc poprawiając hasło, poprawiamy dane we wszystkich wyszukanych rekordach. Przedstawię Państwu teraz narzędzia służące do tworzenia rekordów bibliograficznych. Tutaj chciałabym dodać, że rekordy tworzone są w systemie rozproszonym, w bibliotekach wydziałowych i instytutowych, tam dostarczane są prace. Opracowano, nasi informatycy opracowali szablony dla każdego rodzaju pracy występującego w bazie. Zawierają one zestaw wszystkich pól koniecznych do właściwego wypełnienia rekordu. Otwórzmy szablon dla artykułu. I teraz bardzo ważną rzeczą właśnie w tym systemie rozproszonym dla organizacji pracy w tym systemie jest opracowanie systemu pomocy kontekstowej, o którym powiem. Są to szczegółowe informacje na temat wypełniania pól dostępne w zakładce informacji etykiety po ustawieniu się w miejscu właściwego pola. Mamy tutaj oczywiście nazwę pola, opisane wskaźniki, identyfikatory pól i podpól, opisane znaki umowne, a także liczne przykłady. Zanim praca zostanie zdokumentowana, należy sprawdzić w indeksie, czy nie znajduje się już ona w systemie, aby uniknąć dublowania prac. Dane mogą być pobierane ze słowników, na przykład dla języka, czy też dla pola cytaty wydawniczej, także dla pola jednostki organizacyjnej, pola statusu pracy. Natomiast jeśli chodzi o pole autorskie, to wypełniamy je pobierając dane z kartoteki haseł wzorcowych. Pokażę Państwu strukturę nazwy osobowej w kartotece haseł wzorcowych, gdyż jest ona bardzo złożona. Hasło osobowe zawiera oczywiście nazwę oraz wersję odrzucone nazwiska, uwagi, jednostkę organizacyjną, status pracownika, to znaczy czy jest to nauczyciel akademicki, czy też pracownik techniczny, stanowisko, stopień naukowy, daty urodzenia, zatrudnienia, powołanie na stanowisko, również mamy liczbę doktoratów, no i adres e-mail w celu wysyłania wykazów prac do autora. Jeśli natomiast autora nie ma w KHW, łączymy się z bazą TUR16, czyli z bazą właśnie KHW DONA. Również tutaj zostały utworzone szablony dla konkretnych typów autorów, dla autorów naszych pracowników, dla doktorantów, autorów obcych bądź studentów. Wybierzmy szablon dla autora pracownika. Wypełniamy, pracownicy w jednostkach organizacyjnych wypełniają oczywiście podstawowe dane, natomiast szczegółowe dane są wypełniane w oddziale dokumentacji. Zapisujemy, już dane mogą być pobierane do rekordu. Jest. Tak. Tutaj mogę wypełnić jeszcze, to znaczy należy wypełnić pole afiliacji. Czy pracownik jest afiliowany, wpisujemy T, bądź nieafiliowany, będzie N. Chciałabym pokazać Państwu jeszcze pola wskaźniki bibliometryczne. Mamy cały zestaw tych pól. Wskaźnik obecności na liście ministerialnej, dwa pola dla punktów z list ministerialnych, z listy za 2010 rok i najnowszej listy, wskaźnik obecności na liście filadelfijskiej, wskaźnik ERIH, wskaźnik Impact Factor oraz wartość Impact Factor za dany rok oraz wskaźnik obecności referatów w bazie Web of Science. Kiedy rekord zostanie już wypełniony, możemy sprawdzić poprawność danych. Oczywiście ten rekord jest bardzo szczątkowo wypełniony, dlatego komunikatów o błędach jest bardzo dużo. Komunikaty czerwone oczywiście oznaczają błędy niedopuszczalne, które muszą zostać poprawione.
Ten rekord, tak nie do końca zapisany, ma jeszcze wskaźnik ciągle nowy, czyli jest już widoczny w sieci dla wszystkich katalogujących, natomiast nie jest widoczny jeszcze w internecie i będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu w oddziale dokumentacji. Ponieważ tych danych w rekordach jest tak wiele, informatycy nasi opracowali raporty, które służą sprawdzaniu poprawności danych wprowadzanych do systemu. Pozwalają na przykład wychwycić błędy logiczne, sprzeczność między danymi w różnych polach, bądź brak wymaganych pól, bądź też niezgodność pól z formatem dokumentu. Pozwalają również na kontrolę pracowników dokumentujących. Łącznie z liczbą prac właśnie wykonanych w danym okresie. Także z liczbą wejść do rekordu, jeśli rekord był w jakiś sposób aktualizowany. Pokażę Państwu jeden z tych raportów. Wcześniej zepsułam rekord, aby było to widoczne. Jest to raport, który wychwytuje sprzeczność między polem języka, jest to w tym wypadku język kongresowy, jeden z języków kongresowych, i polem zasięgu. Ten zasięg powinien być w tym wypadku międzynarodowy, natomiast widać, że w rekordzie jest zasięg lokalny. Dlatego możemy wrócić, wpisać numer systemowy. Zaraz, to był 182.8.1. 281. Aha, byłam w bazie TUR16. Tak. 182.8.1. I od razu poprawić rekord, wskaźnik międzynarodowy, pobierając oczywiście dane ze słownika. Oczywiście tych raportów jest o wiele więcej, jednak nie ma teraz czasu na ich pokazywanie. Dlatego przejdę już teraz do części, w której chciałabym zaprezentować Państwu programy służące do prezentacji wyników wyszukiwania. Najważniejszym naszym opracowaniem jest raport analizy dorobku naukowego, o którym jeszcze parę zdań powie Pani Ania Komperda. Natomiast chciałabym pokazać dostępne dla ogółu użytkowników formularze wyszukiwawcze, dostępne na stronie. Celowo zostały one podzielone na trzy ścieżki, aby ułatwić użytkownikom wyszukiwanie. Jest to formularz do wyszukiwania dorobku indywidualnego autora, formularz tematyczny i formularz zbiorczy dla generowania dorobku jednostek uczelni. Pokażę Państwu formularz autorski, bardzo, bardzo prosty. Mimo że autorzy mają możliwość korzystania z tych formularzy, bardzo często jednak korzystają z naszych usług w oddziale dokumentacji, bowiem konieczność przedstawienia danych na przykład w celu awansu, bądź też zatrudnienia, bądź też jeśli autor startuje w jakimś konkursie, wówczas musi mieć wykaz potwierdzony przez oddział dokumentacji. No i otrzymujemy takie dwa okna, w których dodatkowo można zawężać wyniki wyszukiwania do prac za określony rok, zakres lat, prac o określonym statusie naukowych bądź popularno-naukowych. Autor może wygenerować wykaz na stronie www, bądź może, to czy może właśnie wyświetlić wykaz na stronie www, bądź może wygenerować wykaz i podsumowanie statystyczne. Wybiorę pracę tylko za rok 2012. I redaguje nam się wykaz oraz podsumowanie. O, teraz jest w porządku. Tu mamy podsumowanie. Jest podsumowanie prac za 2012 rok z podziałem na publikacje i niepublikacje i w tym właśnie na rodzaje prac. Pokażę Państwu jeszcze wykaz do generowania właśnie prac dla jednostek.
Możemy wybrać wydział, instytut, wybierzmy instytut za rok 2012 i można ograniczyć wyszukiwanie do prac doktorantów, studentów, do prac w określonym zasięgu językowym, publikacji punktowanych bądź z listy filadelfijskiej. Wybierzmy prace punktowane. Możemy nawet ograniczyć do pracy do określonej wartości punktowej. Prócz tych formularzy dostępnych dla ogółu użytkowników, mamy też dostępne formularze służbowe, które pozwalają generować wykazy na całej bazie, łącznie z pracami poufnymi i tajnymi. Nie, bo to dopiero się generuje. Jeszcze to pokaż na stronie internetowej. Już się wygenerowało, tak. I mamy znów wykaz prac oraz podsumowanie. Pokażę Państwu teraz te formularze służbowe dostępne w tej zakładce. Można generować wykazy dla zespołu osób, w którym właśnie wspólne prace autorów, których dorobek chcemy uzyskać, wykazywane są tylko raz. Bądź też możemy skorzystać z formularza przekrojowego, który umożliwia generowanie wykresów dla na przykład całej uczelni. Wybiorę całą uczelnię. Pracę za rok 2012 i w rozbiciu na wydziały. To się szybko generuje. I otrzymujemy taki wykres dla całej uczelni. Ilość prac za rok 2012. Opracowano również, nasi informatycy opracowali również raporty, które pozwalają nam generować właśnie rozmaite wyniki w oparciu o wskaźniki bibliometryczne, listę filadelfijską, punkty ministerialne bądź impact factor. Pokażę Państwu kilka z nich, jest to doprawdy ułamek tego, co mamy. Na przykład raporty z wykorzystaniem punktów ministerialnych. Wybieram prace naukowe wydane w 2012 roku i zdokumentowane w okresie 2012-2013-06 i do dziś według listy z 2012 roku. I otrzymuję liczbę tytułów czasopism z określoną liczbą punktów, liczbą publikacji w tych czasopismach oraz sumą punktów. I dane te są oczywiście podsumowane tutaj na samym dole. Możemy również generować dla tych punktów ministerialnych również listy autorów z sumą punktów, listy czasopism niepunktowanych, najczęściej punktowane czasopisma i wiele innych. Teraz przykład raportu z wykorzystaniem wskaźnika listy filadelfijskiej. Okej. A niech będzie taka data. To chwilkę potrwa, ponieważ generują się dane dla całej uczelni w rozbiciu na wydziały. Jeśli chodzi o listę filadelfijską, to również możemy otrzymywać różnego rodzaju rankingi autorów, którzy mają najwięcej prac na liście filadelfijskiej, czasopism, które najczęściej występują również w rozbiciu na czasopisma polskie i zagraniczne. Otrzymujemy dane dla wydziałów, liczba prac ogółem, liczba prac na liście filadelfijskiej, procent prac na liście filadelfijskiej na wydziale i procent prac na liście na uczelni. Teraz przykład raportu z wykorzystaniem wskaźnika impact factor. Będzie to ranking, który przedstawia listę autorów
z najwyższą sumą wartości impact factor za dany rok. Lista autorów sum wartości. Tak. I lista ranking autorów według sumy wartości impact factor. Te raporty, które Państwu pokazałam, to oczywiście niewielki ułamek tego, co mamy. Gdyby byli Państwo zainteresowani, to proszę o pytania. I jeszcze proszę Państwa, koronnym naszym wydawnictwem jest taka książeczka, analiza dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej. W tej chwili jest to 40. wydanie. Czyli ma już swoją tradycję, jest to kwintesencja jakby całego dorobku naukowego naszych pracowników. To wydawnictwo jest zarówno w wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej jest przekazywane tylko członkom Senatu, ponieważ to wydawnictwo, chyba widać, w tym wydawnictwie są opisani no, cały dorobek uczelni. W pierwszej części to jest dorobek indywidualny, czyli podawani są wszyscy nauczyciele akademiccy z nazwiska i z imienia, z datą, od kiedy pracują, kiedy są mianowani na tym stanowisku, z liczbą publikacji ogółem, z rozbiciem na rodzaje publikacji za ostatnie 5 lat, z cytowaniami itd. To jest jakby jedna część tego raportu, natomiast druga część to jest, dotyczy całej uczelni. I taki może, no nie wiem, coś tutaj wybiorę Państwu interesującego. Część druga. O, nie tak. To jest część dotycząca już jednostek, czyli w jednej tabelce cała uczelnia jest pokazana za ostatnie 5 lat. Stąd są właśnie te wszystkie dane odnośnie średnich cytowań, znaczy nie cytowań, przepraszam, tylko średniej publikacji na pracownika i te wszystkie dane, które Państwu prezentowałam w referacie pierwszej sesji i w ten sposób jest pokazana cała uczelnia. Tak wygląda jeden z wydziałów, czyli wydział w ramach wydziału wszystkie jednostki, czyli jednym słowem cała informacja o dorobku w postaci statystycznej. Ten raport jest wydawany przez wiele lat, w zależności od tego, jakim systemem tutaj pracowaliśmy, był on generowany. Natomiast w tej chwili ta edycja jest po raz pierwszy spod Alefa. Także proszę Państwa, te wszystkie dane pochodzą z programu Alef. Jest to ta część nieznana zapewne Państwu, bo zarówno interfejs na stronie internetowej, jak i wszelkie możliwości raportów nie są integralną częścią Alefa, to są nasze własne rozwiązania. Jeżeli macie Państwo jakieś tutaj pytania, coś Państwa interesuje, to zapraszamy do dyskusji, ale może gwoli tak informacji oddam teraz głos koleżankom z oddziału informacji, a wszelkie pytania bardzo prosimy na zakończenie tej sesji. Dziękuję bardzo.